Kto by myślał, że praca herbalisty wiązałaby się z zażynaniem gości, którzy są. No. Jakby to powiedzieć. Pierdolnięci! Dobra, weźmy na razie te. No jest świet. A kurde, te sylwanitowe by się przydały, żeby mógł gości po prostu wykańczać, ale to ma tak wiem. Tak. The damage! The damage! No! Dobra, nieważne. Zobaczymy, czy natrafię na jakiś koleś, który pewnie jeszcze się dało. Backstab! Cóż za przyjazna okolica. I czemu tu jest pełno trupów? Przecież mnie tu jeszcze nie było. Jeżeli daliście się zabić spirytkom, to zasługujecie być martwi. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że nigdzie w trakcie gry nie dałem się zabić spirytkom. Ale nie, chyba nie. Padłem chyba tylko raz w ogóle. Ty, mały, kutasiasty. Czy to jest takie w ogóle? Taki przymiotnik? Chyba się zapędziłem. No, kogo to chodzi? Na pewno nie tych gości, którzy dostali zabić przez spirytki. No, tak. Ogólnie bardzo ciekawa okolica. Kojarzy mi się trochę z tym miejscem, gdzie się tłukłem z tą wielką maszkarą. Kobolds. Dobra, jeden i tak mnie obczaj, jeżeli tam podejdę, więc... Nie ma co tutaj się snikować all the way. Tym bardziej, że tam są kolejni. Hej! Dzień dobry. Nie to. Ja myślę, że z bloku się odpalało te... też strzał. Nieważne. Spadaj. No. Skoro ten temat mamy zamknięty, to ja pójdę dalej, chłopcy. Zawsze coś na sprzedaż. Pieniędzy. Nigdy za wiele. O, jeszcze jakaś skrzyneczka. Pokaż mi, co masz w środku. Albo nie. Nope. Nie. Czekaj, to serio tutaj? Trzeba po prostu przesunąć? Mój kurde mol... Nie komentuję. Master Locksmith! Ha ha ha! Look at me, I am so good at this! Ha ha! Kurde, ja pier... Nawet nie będę... nawet nie będę się starał. Okej. Piece of shit. No, widzę tutaj... bliżej nieokreślone co... kapliczka. Ciekawe, że są napadą mi gdzieś po drodze te pieprzone... kurcze. Death's Touch. Death Touch. Okej, patrzmy, co my tu mamy? Jest jakiegoś przerośniętego kaktusa. Widzę kogoś przy nim. No nie pierdziel! Widzi mnie? Oczywiście. Sanafa banana! Ej, nie jesteś taki mocny jak twój kumpel. Nie, zdychaj. Jeszcze czego? Pi. Jaki ładny kwiatuczek.
Ogólnie, kiedy patrzę na Kingdoms of Amalur, to kojarzy mi się trochę właśnie z tym Elder Scrolls trójką, Morrowind. Tylko, że wszystko jest takie bardziej bajkowe, tak jakby ożenić Morrowind i Fable. Co znowu? Tylko te dobre części. Znaczy, no dobra, może nie do końca wszystkie, bo tutaj nie ma takiej obfitości gildii, organizacji, wszystkiego są tylko trzy. Aczkolwiek mają jakąś tam sensowną ścieżkę rozwojową, a nie. No. Dobra, nie będę mówić źle o Morrowind, bo spędziłem tam zupełnie za dużo czasu, także. I muszę przyznać, że mi się podobało, więc. Aczkolwiek. No. O, tym razem tutaj te spirtki przegrały. No, koboldy, dobra, może nie jesteście. Jeszcze raz, może nie jesteście aż takie. Kurde, użyłem Prismir. Oh god. Dobra. Popatrz. Oh. Okej, okay, zatrzymam. A jak to wygląda? Jeszcze lepsze, ale to jest do might. Ale to też jest do might, więc mech. Oh, come on! Ja po prostu chcę stąd wyjść. Jak chcecie być. Wasze śmieszne być efektem ubocznym tego, to proszę bardzo. Au! Dobra, i parę. Zadrapań. Wow. To totally fucking worth it. Zaraz się zregeneruje. Kobold Rogue One. Au. No. Może się nie opadł postura tego droida przeprogramowanego, ale. Proszę was. O, jeszcze jedna skrzyneczka, jak miło. I teraz nie trzeba się połować z jej otwieraniem. Super. Ja chyba dodałem tę miksturkę do złomu. Wracaj. Ty akurat się przydasz. Przeciwnie do całej reszty. O. Spoker. To się nie przydasz, bo jest za słaba. To brzmiało trochę brutalnie. Meh. Okej. Wracamy do tamtych paćmaków. Albo zawiska. Zobaczymy, co zrobią z tym. Co, dalej coś mi z nimi śmierdzi, ale nieważne. Okej, okay, zobaczmy, co mi powiecie Galego. Excellent. You have my thanks, child. Now we can use the power of the Fellfire Bloom to begin the removal of this curse from our lands. We will, however, require your services once more to accomplish this. Will you aid us again? No, czemu nie, jak już tak daleko dotarłem do. O, sorry, herbata. To no. And then administer the sample of Fellfire Bloom to the heart of this land. With luck, you will free this entire region from the Naga affliction. Okay. The restorative properties of the Fellfire Bloom will remove the Naga's affliction from the font of the crossing. Okay. The summer fae who live here are tied to the land, and the land in turn is tied to the crossing. Czyli taki bajer. No dobra. You must invoke the keeper's right in order to reach the crossing. The first step is to challenge Pura at the Crown of the Sun to battle. You need proof that you have bested her to pass through Kaer Alatha. No dobra, to lecimy się przejść, tak. Very well. Defeat Pura, and she will give you the Amulet of the Sun. Take the amulet to the keepers at Kaer Alatha, and they will allow you to pass. At the bottom of Kaer Alatha, you'll find the font of the crossing.
place the sample of Fellfire Bloom atop it. Okej, to będzie easy peasy lemon squeezy, na to chodzi. If our theory is correct, you're helping this matter will finally free Alcerund of the Narker affliction. Jesteśmy na miejscu i z pewną dozą radości stwierdzam, że tutaj znowu są goście, którzy faktycznie są w stanie zadać jakieś wrażenia. It ain't a cakewalk. What brings you to the crown of the sun? The desert is unkind to mortals. Florian and the Circle sent you to access the crossing. It is highly unusual for a mortal to invoke a fey rite, but your aura is most unlike a mortal's. Very well. Prepare yourself. Son of a banana. Jak muszę wykończyć całe to ścierwo? Bez tego to się co najwyżej mogę obsrać. Czego się nie muszę. Mamo! I just almost killed myself. Jakie nie jest tego ścierwa, o kurde. Czuję ból. Rany, ile jest polemistr tutaj. Szkoda tego, że nie mam czasu unikać tego sierwa. Przez na chwilę atakować, bardzo dobrze. Dla mnie przynajmniej. Nie było jak uniknąć jednego. O, super. Ja ci kurde moldam. No nie, dobra, muszę się jeszcze tu na łuk, bo tutaj te krące się pokicham niż. No i tak jedną urwę. Rany dla na tego. Do. Rany, ta walka będzie upierdliwa. Ciekawe, no tutaj miałem poziom. Bo tam ci chociaż, dobra, może zadawali obrażenia, ale kurde, nie mieli aż tyle HP. Uff. No a ta walka będzie raczej długa, więc oszczędzę wam patrzenia na nią. Bo będzie długa i upierdliwa, jak widać na załączonym obrazku. Aha, teraz mi się te strzały skończyły. Więc po prostu, że tak powiem, przewinę. O, jednak właśnie zadaje jakieś wrażenie. No. I'll spark too soon. Okej, dobra, jednak wystarczyło tyle klepania jej i przez przypadek podczas nawalania X-te jak szalony przekliknąłem jej kwestię. No cóż, dobra, udajemy się
dalej. Na południe! Ku Crossing, czy jak tam... Skrzyżowaniu? Kurde, to brzmi jak... No to brzmi kretyńsko. To brzmi jak miałem tam spotkać jakiegoś gościa, który na mnie zagwiżdże tym gwizdkiem i powie, że muszę poczekać na swoją kolej.